Witajcie ponownie w samym środku Czarnego Serca. Mam nadzieję, że zamknęliście drzwi wejściowe do swoich mieszkań i siedzicie wygodnie opatuleni kocem, ponieważ to, co wam za chwilę pokażę, jest naprawdę niepokojące. Montowanie kamer w elektronicznych dzwonkach do drzwi jest codziennością w Ameryce i to stamtąd pochodzi dzisiejszy materiał. A to jest chyba najbardziej przerażające nagranie z kamery drzwiowej, jakie widziałem do tej pory. Gdyby nie ona, to chyba nikt by nie uwierzył w to, co za chwilę zobaczycie. Prawie rok temu, ponieważ w lipcu ubiegłego roku, mieszkająca na przedmieściach Las Vegas Amanda usłyszała najpierw pukanie, później dzwonek do drzwi oraz finalnie szarpanie za klamkę. Szybko sprawdziła kamerę zamontowaną przy drzwiach, do której miała dostęp na swoim telefonie. Okazało się jednak, że nie zna mężczyzny próbującego włamać jej się do domu. Ten nie przestawał próbować, a co wydarzyło się dalej, zobaczycie właśnie teraz. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? Powtarzanie przez niego w koło dwóch zdań już wydaje się być dziwne i przerażające. A wszystko potęguje tylko fakt tego, że Amanda wcale mu nie odpowiadała. Zdecydowała się więc zadzwonić najpierw do męża, a następnie na policję. Podczas gdy Amanda próbowała się skontaktować ze służbami, jej mąż podpiął się zdalnie pod kamerę i spróbował skontaktować się z siwobrodym najeźdźcą. O ile wcześniej ta sytuacja wydawała się być dziwna, tak teraz było już tylko gorzej. So how are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about maybe fuel. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her and kill her. Can you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. Yeah, and I just, I'm going to knock on her door again. Po tym wszystkim mężczyzna po prostu odszedł. Wygląda to tak, jakby ta sytuacja była dla niego czymś normalnym, a że niestety mu nie wyszło, no to musi obejść się smakiem. Idąc w stronę ulicy, dalej jednak kontynuuje rozmowę sam ze sobą. Amanda nagłośniła sprawę na Facebooku. Dodała post tłumaczący całe zajście, gdzie poinformowała również o tym, że policja już szuka tego przećpanego gościa.
Pokazałam im wideo z kamery przy drzwiach i jest to wystarczający dowód na to, żeby go zaaresztować, jak go znajdą. Zamknijcie drzwi na klucz. Na szczęście post rozszedł się po portalu tak bardzo, że policji udało się złapać niedoszłego mordercę za sprawą jednego z sąsiadów. Miejmy nadzieję, że Christopher David Sumps, bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko, nie będzie próbował już skrzywdzić nikogo innego. Co spowodowało jego zachowanie? Znalazłem jedno ze zdjęć, które najprawdopodobniej pokazuje Chrisa sprzed kilku lat w zupełnie innym świetle. Jako zadbanego, normalnego faceta. Żeby tak bardzo zniszczyć sobie głowę, potrzebne były mocne środki narkotyzujące lub ukryta choroba psychiczna. Niestety, tego się już nie dowiemy, ponieważ te informacje nie wypłynęły do internetu. Tak samo jak informacje o tym, co dalej się z nim dzieje. Kto wie, może dalej chodzi po ulicach Las Vegas i szuka kolejnych drzwi, które tym razem mogą się okazać być otwarte. I to już wszystko na dziś. Pamiętaj o tym, żeby zamknąć drzwi do swojego mieszkania oraz o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli trafia do ciebie taka tematyka. Będę wdzięczny za każdy komentarz, a jeżeli masz ochotę usłyszeć o jakiejś konkretnej historii, nie zapomnij o niej wspomnieć. Pamiętajcie też o minucie dla książki. Czarne serce. W minucie dla książki zostajemy w temacie drzwi. Tym razem poruszymy to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, bo tak właśnie zatytułowana jest książka autorstwa B.A. Parry. Już od pierwszych stron czuć, że słodycz wylewająca się z książki nie będzie trwała wiecznie. On, cudowny, doskonały mąż. Ona, zakochana i czarująca. Okrutna przemoc domowa. Książka uświadamia, w jaki sposób można wyrządzić komuś dotkliwą krzywdę bez dotykania go. Bezsilność, jaką się czuje przedzierając się przez kolejne strony, sprawia, że cierpi się razem z bohaterami powieści. A nic tak nie boli i nie zatraca, jak bezsilność.